Dobra, jest godzina za 20:11. Jem posiłek przedtreningowy, lecę jeszcze na pocztę, umyć samochód i lecę po Damiana, więc o 12 zaczynam trening. To jest posiłek przedtreningowy, 4 całe jajka, 2 białka, pomidor, no i tyle. Tu też mam galaretki zero, gotowe podczas treningu 25 gram aminokwasów. I po treningu was razem z kreatyną, w białej puszce z kreatyna. Do tego triad rano był do pierwszego posiłku, a po posiłku leci jeszcze po posiłku. W czasie treningu będzie pita sól himalajska 5 gram, też mam wszystko podzielone w shakerach. No i co? Posiłek pierwszy był białko, tłuszcz, węgle. Tutaj jest posiłek białkowo-tłuszczowy przed treningiem. Łapa w górę i lecimy dalej. Pozdro. Pogoda petarda. 11:47, lecę po młodego i 12:50 już zaczynamy trening. Będą mocne nogi. Wszystko będzie na filmiku. Mam nadzieję, że nie będzie dużo osób. Pogoda dzisiaj jest no wyśmienita naprawdę. No i co, zapraszam do oglądania, trzymajcie się. Kręcamy się. Zaraz przed treningówkę wypiję i będzie grubo. Elo. Co ma być, to będzie. Od najmłodszych lat powtarzał każdy z nas na ujęcia. Wychowałem się, gdzie tysiące zakrętów. Lecimy, łapa w górę zawsze. Elo. Nogi serialnie cały czas rozwijam. Lub stopy jedno i drugie. A teraz lecimy prostowanie. Jedna noga 10, druga noga 10 i obydwie 10. Siemano, ja już po treningu, pogoda dalej się utrzymuje, petarda, jest godzina 14:55, jadę na stację jeszcze na małe zakupy, później wam pokażę co kupiłem, bo mi bateria pada, mam ładowarkę w samochodzie, ale nie naładuję się na tyle, żeby wam pokazać. Polski sklep Lidl, w Lidlu jest promocja na indyka, Paweł mi wczoraj dał znać, zazwyczaj on się dowiaduje ode mnie, gdzie jest promocja, ale tym razem u mnie ubiegł, a fajnie, bo indyk w takiej cenie to sama przyjemność. A jest znaczna różnica między indykiem a kurczakiem, nikt mi nie powie. W polskim sklepie będę kupował różne prozdrowotne rzeczy, plus no nagram zresztą i pokażę wam. Co mogę powiedzieć, trening zajebisty naprawdę. Pierwsze przywodzenie, owodzenie, 4 serie 15 powtórzeń, seria łączona. Później prostowanie, obu nóż, tam były 4 serie, jedna noga, druga noga, obu nóż, po 10 powtórzeń. Później był ciężki hak, 5 albo 6 serii. W ostatniej było 6 krążków 20-kilowych,
więc już całkiem przyzwoicie. Nie siadam ATG, troszeczkę poniżej stopnia 90. Później był wypychali na suwnicy 5 serii 20, 15, 12, 12, 12. No i później ciężki przysiad, 8-10 powtórzeń, no ale niestety już nogi odmówiły posłuszeństwa i poszło tam bodajże 5 razy stóweczką. Ciężar nie był ciężki, ale nogi mi już tak telepotały, że nie dałem rady wstawać. Ale wydaje mi się, że już lepiej to wygląda niż ostatnio. Cały czas skupiam się na poprawie. Jeszcze ponad tydzień redukcji. No i zaczynamy już masę, 4-6 tygodni, a co będzie później, zobaczymy. Wlatuje priorytet na barki, więc mam nadzieję, że one coś trochę urosną. No i co, zapraszam do oglądania dalej. Prawdopodobnie, tak jak mówiłem, będzie pokazane zakupy. No i coś jeszcze do siebie dodam. Trzymajcie się, pozdrawiam i co, zapraszam też na zakupy Sub 4 Less Leads 2 Tong Road Armlay. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i obserwujcie dalej, co będzie w materiale. No i byłem w polskim sklepie Iwaldi, małe zakupy zrobione, wszystko macie tutaj. Widoczne kapusta z marchewką, kapusta kiszona z marchewką, następna kapusta kiszona, pieczarki marynowane, makaron, pełne ziarno, dwa octy jabłkowe. Rano i wieczorem wchodzi troszeczkę octu. Tutaj jest mąka kukurydziana, sól morska jodowana, podczas treningu będę dawał razem z himalajską, pokrzywa z gruszką. Wafle ryżowe, płatki żytnie, jajka, dwa opakowania, indyka, niestety indyk nie jest na promocji, więc wziąłem tylko dwa opakowania, dwa serki wiejskie, ale z Tesco są znacznie lepsze, albo Twaróg Polski, bo mają zero fatu, a tu jest 2,5 w 100 gramach, więc 5 gram w jednym serku, a szczerze mówiąc wolę dawać tłuszcz z czegoś innego, czyli z oleju lnianego, z orzechów, z oleju z orzechów włoskich albo z awokado. No i co, no i tyle. Tak to wygląda, jeszcze sobie kupiłem ketchup kielecki z Połem, mojej ulubionej firmy, majonez wymiata z zespołem i kakao do tego, nie? No i co, tyle, łapa w górę, zaraz zrobię posiłek, coś wam nagram, zobaczycie jak coś można w szybki sposób zrobić. Elo. No i teraz taki szybki posiłek, niestety chciałem zjeść mięso, ale jestem już tak głodny, że nie dam rady, zrobiłem sobie kawę, tutaj dolałem mleka, oleju kokosowego 10 gram i małe mleczko wlałem, nawet tego mleka nie wliczam. Tutaj jest rabarbar, twaróg i wafle ryżowe. Mieszamy wszystko i jemy, nie? A do tego jeszcze wleci galaretka zero. No i co? Tak to wyglądało. Dzięki za oglądanie i do jutra. Trzymajcie się. Faster, bigger, stronger.co.uk. Your personal trainer.